Dobra, to doszło. Dobra, już się to nauczyłem. Chodzi elegancko. I lecimy dalej ze Stelvio. No, teraz w końcu mam właściwą zwrotnicę. Wcześniej tu nic nie nagrywałem, bo tak praktycznie zacząłem o 6 tutaj montaż tej zwrotnicy, czyli już sobie nasunąłem półośkę, załapałem tutaj śrubę półośki. Tu jest złapane. Tu jeszcze muszę przepuścić śrubę, która złączy ten krótki łącznik, tę stronę wahacza tu z amortyzatorem. Tu już mi śruba siedzi, tutaj wszystko siedzi, tu siedzi. Teraz jeszcze tylko muszę poprawić, bo tak trochę mi koślawo na tej kobyłce stoi. Sobie zabezpieczę, żeby on mi się nie przewrócił. No i także połapię te wszystkie śrubki, dociążę zawieszenie już do pozycji tej takiej roboczej, dociągnę wszystkie śruby i tyle. No i założę tutaj tarczę kotwiczną, później zacisk, najpierw tarczę, później zacisk. I praktycznie jeszcze będę czekał na przekładkę, na przekładkę opony, bo opona już mi przyszła. Musiał gdzieś do jakiegoś wulkanizatora dobrego zawieźć, żeby mi po prostu zdjął tą uszkodzoną oponę i założył nową, wyważył, sprawdził felgę, czy na pewno jest prosta. No, także idę jeszcze po żabę, żeby go sobie tutaj trochę za wózek dźwignąć, bo tak widać wszystko koślawo stoi, tu tak podłożyłem deseczkę, żeby to zawieszenie sobie ustawić do pozycji, tak jak samochód jeździ, ale niestety zaczął mi się samochód powoli toczyć. Tam jest teraz przyblokowany. Muszę to wszystko postawić, bo poprawić, bo to bardzo kiepsko siedzi.
uno momentu, jeszcze to. Teraz przykręcam tarczę kotwiczną, tu sobie czoło elegancko obczyściłem z rydzy. Sidzi. Teraz to. O, żeż ty dziadu mi się wypchnął. Robi się szaruwa i jakoś zdążyłem. Jakoś zdążyłem, zawieszenie poskręcane, amortyzator siedzi, czujnik ABS-u tu sobie elegancko leciał w uchwytach, przykręcony, tu przykręcony. Taką ciekawostkę mogę wam pokazać, teraz już jest trochę ciemno, może nie będzie tego widać. Tu jest taka śruba, tu widać nakrętkę, która trzyma ten łącznik, tą kość i tak tu sobie nakrętkę. Jest problem odkręcić, bo to jest nakrętka z tą blachą zabezpieczającą. Co prawda można tą blachę zrzucić i próbować odkręcać tu nakrętkę, ale trzeba śrubę przytrzymać i tam można ją przytrzymać, przyprzeć byle czym, tylko że jakbyście chcieli tę kość wyciągnąć, to jest za mało miejsca do karoserii i trzeba sobie poluzować całe sanki, opuścić lekko na dół, żeby tą śrubę wyciągnąć na tyle, żeby się dało uwolnić tą tulej. Także trochę mnie to zmęczyło, szczerze powiem. Najpierw miałem nie tą zwrotnicę, wszystko zmontowałem i to nie pasowało. No nie mogło pasować, bo jest jednak sporo inna ta zwrotnica od Julii. I jeszcze ta śruba, właśnie ta na końcu, bo tu się ten przegub rozwalił. Jak tutaj się połamało, to tam się rozwalił ten przegub, więc ta kość też jest założona inna. I tej śruby po prostu nie wysuniecie, jeżeli się nie opuści sanek w dół. No, także sanki trzeba było tam poluzować, tu odkręcić praktycznie śruby całe, wtedy to wszystko trochę zeszło na dół i tą śrubę można było wyciągnąć. Pamiętam w warsztacie, gdzie mechanik robi, ma na podnośniku samochód, to jest żaden problem. No tu już jest troszeczkę więcej problemu, jak mi stoi to w poprzek kanału i z kanału tego nie sięgam, tylko muszę tu pod niego włazić. Co prawda może zrobiłem trochę błąd, bo trzeba było go faktycznie na kanale centralnie ustawić, a nie tak siermierznie. Tylko w sumie jak go miałem na widłach tu z boku, to byłby trochę problem go ustawić sobie wzdłuż kanału, bo tam bym miał problem maszyną wyrobić, bo jest trochę za wąsko. Małym widlakiem tak, to bym wyrobił, tylko że nie wiem, czy mały widlak by mi to dźwignął. No bo buda nie jest może bardzo ciężka, tylko że środek ciężkości jest dość daleko, więc nie wiem, czy on by to był w stanie udźwignąć. No, także mam to wszystko spięte. Tu jeszcze tylko zabezpieczyć nakrętkę mi zostało, to zaraz pójdę to za pamięci zrobić, żeby tego nie zostawiać. No i przyjdzie koło, gdzie można koło zarzucić i tu praktycznie mam wszystko. Tu jeszcze mi zostało ogarnąć tą wiązkę, bo wiązka w zderzak dostała też strzała, jak tutaj poszło uderzenie. Tu jest w tym miejscu jest cały ten bok zderzaka, gdzie właśnie był czujnik martwego pola, no i są czujniki parkowania. Jest tutaj 8 kabli przytrzaśniętych. Tam muszę zobaczyć, czy przy tej wiązce, która jest przy zderzaku, są takie same wtyczki. Mam nadzieję, że będzie taka sama. I wtedy sobie po prostu stamtąd wtyczkę wezmę i te kable wszystkie przelutuję. Termokurczki założę.
tutaj nowy peszel, bo ten peszel też jest taki trochę sfatygowany. Bo w sobie tą wiązkę bym wymienił, ale ona gdzieś tam head idzie daleko, więc myślę, że nie będzie to ani tanie, ani też proste, żeby to zrobić, więc... Więc na razie skupię się tylko po prostu na tym, żeby to sobie polutować, no. I może będzie działać, zobaczymy. No, tak to wygląda na tą chwilę. Taka kupa gratów jeszcze została, jeszcze można by drugie sterwy z tego złożyć. No, godzina 7, robi się ciemno i tyle można teraz porobić na zewnątrz. Dobra, to na tym kończę i zbijam graty i trzymajcie się. Stelwio ciąg dalszy, dalszy ciąg prac. Dzisiaj chcę ogarnąć tutaj tę wiązkę. Mam wtyczkę z kawałkiem z takimi tam ogonkami uciętymi kabli i planuję to po prostu dzisiaj wszystko polutować, termokurczki założyć i poizolować, ponaprawiać ten peszel. Z okazji sprawdzić, czy tu gdzieś te kable nie są przetłuczone. No, także taki to plan właśnie jest do zrobienia. Teraz właśnie szykuję tak, cyna, kalafonia, taśmy, termokurczka. Jeszcze coś, co będzie mi grzało tą termokurczkę i coś do siedzenia i przedłużacz. No, udziergałem tą wiązkę. Mam nadzieję, że to będzie działać. No, teraz bym musiał jeszcze tu niektóre poprawić, tu izolację tych kabelków, bo mają trochę uszkodzoną. Także poobijam to ładnie izolacją. Te też ładnie owinę izolacją. I kawałeczek peszla muszę gdzieś znaleźć. Włożyć to w nowy peszel. No, wiązka prawie gotowa.